Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w GTA. Jak widzicie, dzisiaj potestujemy sobie kolejną furkę, która w GTA Online pojawi się za jakiś czas, a jest to replika Jaguara CX-75. A co do tego chyba nikt z was nie powinien mieć wątpliwości. Bardzo fajny wóz, szczerze powiedziawszy, który miał być ogólnie w sprzedaży dostępny. Natomiast przez problemy finansowe marki, jakiegoś kryzysu gospodarczego, niestety auto nigdy do masowej sprzedaży nie wyszło, a szkoda, bo miała być to konkurencja takich furek jak LaFerrari 918 Spider czy chociażby McLaren P1. Miało być to auto zarówno z silnikiem spalinowym, jak i elektrycznym, czyli taka hybryda troszeczkę. No i mimo że auto się nie ukazało w sprzedaży, to miało swój udział w filmie James Bond. Tak więc jeśli ktoś oglądał, to może kojarzy, bo z tego co wiem, w takiej pomarańczowej wersji kolorystycznej te auto właśnie w filmie się zjawiło. Pokazałem wam tutaj różne wersje kolorystyczne, które sobie zrespiłem, abyście zobaczyli, jak w różnych kolorach te autko wygląda. Ja zawsze maluję w jeden kolor, tak więc macie taki lekki pogląd. Z tego co już widzę, będzie można wnętrze sobie tutaj pomalować na inny kolor, bo tu mamy akurat, tu mamy niebieski, tu mamy taki szary, tutaj czerwony, tutaj też taki niebieskawy, tak więc tak to wygląda. Pokażę wam też, jak te furki wyglądają tutaj z boku, jak wyglądają z tyłu. No naprawdę, jest to fura bardzo, bardzo podobna do Jaguara CX-75 z wielu względów wizualnych. Z takich względów na przykład jak otwierane w ten sam sposób drzwi, ale też nazwa sama auta oryginalna oraz ta w grze jest do siebie podobna. Jaguar, tutaj Ocelot, podobne numerki. No i teraz zastanawiam się, słuchajcie, którą wersję kolorystyczną wziąć i chyba wezmę sobie niebieską, bo ogólnie wersja pomarańczowa była w Jamesie Bondzie, występowała. Niemniej jednak wersja niebieska to jest taka wersja, którą widziałem na wielu gdzieś tam po prostu reklamówkach tego auta, jak jeszcze gdzieś tam był w planach wydania. Jak możecie zauważyć, wziąłem sobie niebieską wersję kolorystyczną tego wozu, ponieważ chciałbym przerobić go w takim stylu, jak widziałem to na materiałach promocyjnych w internecie, więc trzeba troszkę ten kolor będzie zmienić, bo te błękitne tutaj dodatki za bardzo nie pasują. Chciałbym, żeby to auto było w miarę eleganckie. Jednak zanim pojedziemy do salonu tuningu, chciałem wam wspomnieć o takich dwóch cechach charakterystycznych tego wozu. A pierwszą z nich jest spoiler, który się, zobaczcie, tutaj wysuwa w taki oto sposób, jak nabieramy jakichś większych prędkości, chociaż nie jakichś specjalnie dużych, to wtedy ten spoiler nam się otwiera, dzięki czemu powinniśmy mieć lepszą przyczepność. Natomiast jeśli chodzi o cechę charakterystyczną numer 2, sami posłuchajcie. Zważywszy na to, że większość aut w GTA brzmi tak samo, tutaj jeśli chodzi o wydech tego auta, to powiem wam, robi to naprawdę bardzo pozytywne wrażenie, co mi się osobiście bardzo podoba. Ale co nieco więcej, dam wam posłuchać, jak tylko stuningujemy sobie tą furę. Wtedy też myślę, że te opcje tuningowe nie wpłyną jakoś na akustykę. Natomiast jest moim zdaniem tutaj taki lekki kocurek. Jeśli sobie go stringujemy jeszcze bardziej, to już w ogóle będzie kocur, taki przekocur. Tak więc słuchajcie, wjeżdżamy do salonu tuningu. Jak widzicie, Ocelot XA21 to samochód z grupy Super Samochody. No i co? Weźmy sobie tutaj pomału, stringujmy wszystko. Ogólnie w aucie, z tego co wiem, miał być silnik 1.6 spalinowy o dosyć dużej mocy, bo miał być on turbo doładowany, chyba podwójnie nawet, bo był ten Jaguar tworzony przy współpracy w ogóle z jakimś zespołem z formuły, chyba z Williamsem, i właśnie chcieli z dosyć małej pojemności wycisnąć co się tylko da, tak jak to jest aktualnie w Formule 1. No i miały być jeszcze jakieś dwa silniki elektryczne. A tak więc miał być naprawdę potężny wóz. Zaraz zobaczymy, co wyjdzie z tego, jak go stuninguje. Czy będzie też z tego coś mocarnego, czy raczej nie. Zaraz zobaczymy zresztą. Mamy tutaj możliwość pierwszej modyfikacji wizualnej i jest to, jak widzicie, zderzak. Pokażę wam jeszcze tutaj ponownie, jak to wygląda. Mi się osobiście podoba coś takiego, więc coś takiego sobie weźmiemy. Tylny dyfuzor do wymiany.
tak pod kątem wam to pokażę. Wiecie co, weźmiemy sobie coś takiego. Będzie trzeba przede wszystkim się pozbyć tego takiego bardzo oczojebnego koloru błękitnego. Nie pasuje mi tutaj totalnie. Więc wiecie co, może pójdziemy sobie najpierw po prostu tutaj do lakierowania. Zmienimy w ogóle wygląd tego auta. Teraz tak, weźmy sobie kolor podstawowy. Może byśmy wzięli jakiś metaliczny i taki bardziej chciałbym, żeby był ostrzejszy niebieski. Taki jak właśnie na tych ekranach gdzieś tam promocyjnych. Może na miniaturce wam pokażę oryginał. Jak nie zapomnę i będziecie mieli takie bezpośrednie porównanie, o co mi chodziło, do jakiego punktu zmierzałem. O, coś takiego. Coś takiego mi się podoba. O, coś takiego myślę, że jest całkiem, całkiem spoko. To był taki kolor ciemno-błękitny. I teraz musimy kolor dodatkowy też wziąć sobie metaliczny i ciemno-błękitny, żeby to był, albo wiecie co, możemy też sobie wziąć czarny kolor. Też by był całkiem spoko czarny kolor. Okej, tak też zróbmy. Tak, takie elementy czarne całkiem nieźle wyglądają. Też widzicie tutaj dyfuzor też, który jest cały czarny, więc spoko, dobra, taka opcja mi się podoba. Więc teraz możemy sobie już modzić. Mamy tutaj pomalowany ładnie wóz, tak więc możemy sobie modzić. I co my tu mamy? Silnik, kolejna rzecz. Ulepszenia silnika na poziomie 4. Blok silnika, proszę bardzo. Możemy sobie zmienić na chromowany silnik, fabryczny kolor silnika. No, całkiem ładnie wygląda. Możemy niestandardową V12 zamontować, chromowaną V8. Z tego co wiem, to w filmie James Bond ten wóz miał na pokładzie V8. Nie miał tego silnika z 1.6 podwójnie doładowanego i tych dwóch silników elektrycznych, ale chyba tylko miał V8 na potrzeby filmu. Poprawcie mi, jeśli się mylę, gdzieś o tym czytałem. To więc pokażę wam jeszcze raz tak z góry, a mogę to jeszcze przybliżyć. O, super, to mogę przybliżyć, to wam teraz pokażę w takiej perspektywie, jak to wygląda. Powiem wam, że najbardziej mi się podoba ta wyścigowa V8. Osłona silnika, proszę bardzo, jeszcze możemy sobie coś takiego wymienić. O, i taki czarny fajnie to wygląda. Aha, tutaj też musicie zobaczyć, zobaczcie, te wloty powietrza z boku wtedy znikają przy niektórych opcjach, nie? O, ten jeszcze lepiej wygląda, tak więc weźmiemy sobie coś takiego, te wloty nie znikły, nie. Dobra, to bierzemy coś takiego. Teraz ten silnik dzięki temu jest, ta pokrywa silnika jest zdecydowanie lepiej widoczna, co mi się podoba osobiście. Wydech, to kolejna rzecz do wymiany. No ten wydech seryjny był taki sobie, szczerze powiedziawszy, nie za bardzo mi się podobał. O, coś takiego wygląda znacznie lepiej. Wiecie co, weźmiemy sobie taki potrójny. To mi się w miarę podoba. Grille, kurczę, sporo tych opcji tuningowych z tego co widzę. Nie spodziewałem się po takim w miarę luksusowym wozie tylu opcji tuningowych. O, proszę, zobaczcie to. No to nieźle. Gdzie co, weźmiemy sobie coś takiego. Albo ten ciemniejszy, dobra. Maska, czyli kolejna rzecz do wymiany. No, tutaj to chyba będzie najgrubszy, wydaje mi się, tuning z tych wszystkich furek, które wam do tej pory pokazywałem. Szczerze powiedziawszy, ten mi się już podoba, ta maska. O, tutaj też całkiem wygląda fajnie. Co, weźmiemy sobie coś takiego. To mi się chyba najbardziej podoba, albo to też jest fajne. Nie, weźmiemy to. To jest najładniejsze. Klaksony oczywiście bez zmian. Reflektory sobie zamontujemy. Lusterka, no zdecydowanie, tutaj to jest numer jeden, jeśli chodzi o tuning w tych furkach nowych. Weźmiemy karbonowe, całkiem tutaj się będą fajnie komponowały z tymi czarnymi dodatkami. Jeszcze co mi się nie podoba, to te felgi, ale zaraz przejdziemy do tego i sobie je przemalujemy. Lakierowanie, kolor wykończenia, o właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Widziałem, że były różne wersje kolorystyczne wnętrza, tak więc za tym idzie, mamy możliwość też zmiany, jak widzicie, wykończenia. Szkoda, że tylko ten jeden element można wizualnie poprawić, bo ten biały kolor mi się też nie podoba.
Wolałbym, nie wiem, jakiś niebieski z połączonym czarnym, coś w tym stylu. A ten biały moim zdaniem szpeci. No weźmy taki niebieski, skoro auto niebieskie. W ogóle też zegary, z tego co pamiętam, są podobne do tego Jaguara. Tutaj zobaczcie, cały silnik jest widoczny. Oczywiście lusterka, w lusterkach nic za bardzo nie widać. Ok, weźmy coś takiego. Dach. No to mnie zaskakują na każdym możliwym kroku, słuchajcie. Jeszcze jakieś będą opcje tuningowe? Progi, no proszę bardzo. Kolejna rzecz. Wydłużka w kolorze, tu możemy sobie... Weźmiemy sobie te uliczne progi. Ok. Zawieszenie obniżymy sobie możliwie. Wiele osób pytało, czemu w każdym wozie obniżam tutaj zawieszenie, bo po pierwsze podoba mi się, po drugie moim zdaniem ma wpływ na jazdę wozem. Tak więc dlatego tak, a nie inaczej. Rajdowa skrzynia biegów, turbo, koła. O, ogólnie koła są bardzo podobne do oryginału, natomiast niestety strasznie zeszpecili te koła tym błękitem, tak więc trzeba to poprawić, słuchajcie. O, coś takiego jest całkiem spoko. Nie podoba mi się te wnętrze totalnie. Aha, bo to są fabryczne. Aha, czyli mogę mieć fabryczne bez tego beznadziejnego koloru. No to spoko, to mi się podoba. To weźmiemy, zostawimy fabryczne, bo one naprawdę były całkiem ładne. Tyle, że mi się nie podobał właśnie ten błękit, nie? A tu mamy, zobacz, takie czarne z takim szarym. Natomiast strasznie brzydko wyglądają te... Ten środek wygląda strasznie brzydko, nie podoba mi się, ale... No tak będę patrzył na auto z tej perspektywy, a nie z tej, tak więc może to myślę zostać. Koloru nie pomalujemy, ale możemy sobie wziąć czarny dym spod opon. Szyby sobie weźmiemy limuzynowe. No i to by było tyle. Musicie sami przyznać, że tuning tutaj dosyć bogaty jest. Naprawdę jest co robić. Jest tych opcji tuningowych sporo. Ogólnie zauważyłem, że w GTA jest strasznie dużo takich, wiecie, replik Jaguara i Aston Martina. Jak zawsze mnie zastanawia, kto tam z kurczę stwórców tak się lubuje w tych autach ze stajni Aston Martin czy Jaguar. Trzeba by było sprawdzić, kurde, jak tam, z jakimi autami jeżdżą twórcy GTA i zobaczyć, który tam jeździ tym Aston Martinem albo Jaguarem na zmianę pewnie. I wtedy byśmy mieli świadomość tego, kto te wozy tworzy. No koleś, nie zajeżdżaj mi drogi, co ty robisz, kurde, wyjechałem dopiero z salonu tuningu, poświęciłem mnóstwo kasy. O, mi tu chciał drogę zajechać. Dobra, pojedziemy sobie, słuchajcie, na autostradę, zobaczymy sobie, jak tutaj z osiągami tego wozu. Zakładam, że ta furka jakiegoś wrażenia dużego w supersamochodach, w klasie supersamochody nie będzie robiła, ponieważ tam naprawdę konkurencja jest dosyć mocna. Niemniej jednak... Wizualnie, czy audiowizualnie, o, jedno słowo wystarczy, audiowizualnie może wielu tutaj fanów nabyć. Kurczę, no brzmi naprawdę przegenialnie. Jeszcze pokażę wam, jak wygląda pierwsza osoba. A tutaj niestety, jak widzicie, kolejny wóz, który ma ograniczoną widoczność, jeśli chodzi o zegary. A szkoda, bo one są w miarę ładne. Teraz tak z perspektywy tutaj, jadąc w takim słońcu, widzę, że ten kolor błękitny nie za bardzo do tego wozu pasuje. Ja mogę wziąć coś ciemniejszego. No ale mamy limuzynowe, słuchajcie, tutaj szyby, tak więc nikt nas nie wyśmieje na sesji, bo tego nawet nie będzie widać. To chyba, że z przodu. Ja bym po prostu tak jeździć i słuchać tego wozu. Coś przegenialnego, tak więc słuchajcie, to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał mój tuning, moja prezentacja. Jeśli tak, to koniecznie stawcie łapkę w górę. No i pozostał nam ostatni wóz, który
Należy do sportowych chyba klasyków, wydaje mi się. Jest to już ostatni wóz, który ma się pojawić za jakiś czas w GTA Online, tak więc słuchajcie, pokażę wam go w kolejnym odcinku. No i potem wrócimy sobie już normalnie do GTA Online, bo tam chciałem wam kilka rzeczy jeszcze pokazać w ramach odcinków. No i myślę, że też jakieś misyjki można by było powykonywać, które się pojawiły. Ja już je wykonywałem na streamach, ale w wersji podstawowych nie mam jeszcze ich ogranych, więc myślę, że w formie odcinków mógłbym to nagrać. Chyba że nie chcecie, być może już wystarczy wam to, co pokazywałem wam na streamie, więc dajcie znać, czy chcielibyście tę misję zobaczyć z GTA Online w moim wykonaniu. Tak więc na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!